Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W niedzielne popołudnie w ogrodach parafialnych w Olszowie odbył się festyn rodzinny. Organizatorem imprezy była miejscowa parafia na czele z proboszczem księdzem Łukaszem Rau. Od początku mojej drogi kapłańskiej tak postanowiłem sobie, że oprócz tej troski o sprawy duchowe na pierwszym miejscu, które są najważniejsze, i materialne, dbanie o to całe otoczenie, to na takim trzecim miejscu chciałbym właśnie organizować festyny parafialne o charakterze integracyjnym. I od paru lat udawało mi się to jako wikariusz, teraz już takiej troszeczkę nowej roli jako proboszcz. Tutaj udało nam się przy współpracy z OSP Olszowa, panem sołtysem Grzegorzem Berskim, zorganizować pierwszy festyn rodzinny w ogrodach parafialnych. Skąd zamiłowanie do tego gatunku muzyki? Bo nawet jak dzwonię do księdza, to się w dzwonku Zenek wyświetla i dzwoni. Tak, dokładnie. No tak już od urodzenia mam. Pamiętam, jako młody chłopak chodziłem tutaj do szkoły podstawowej w Krotoszynie, to zawsze czekałem na niedzielę, kiedy będę mógł oglądać taki program właśnie Disco Relax. Jakoś ta muzyka przypadła mi tutaj do gustu i zawsze marzyłem, żeby być właśnie takim organizatorem festynów, dać ludziom radość, bo to jest najważniejsze. Współorganizatorem wydarzenia było sołectwo Olszowa. Wspólnie z proboszczem mamy takie doświadczenie w organizowaniu takich imprez. Połączyliśmy te siły, zorganizowaliśmy ten festyn dla naszej społeczności z okazji, można powiedzieć, Dnia Matki, Dnia Dziecka i jednocześnie taką niespodziankę dla księdza, myślę, że sam sobie zrobił jako z okazji 15-lecia kapłaństwa. Oprócz występów artystycznych miejscowej młodzieży na scenie gościł także znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Niewątpliwie największą gwiazdą był Zenek Martyniuk, który przed koncertem zdradził, że chyba w tak wyjątkowym miejscu jeszcze nie występował. Chyba jeszcze nie. Ale to bardzo miło właśnie, że dzisiaj tutaj będę miał wielką przyjemność zaśpiewać właśnie tutaj w miejscowości Olszowa, koło Kępna, na specjalne zaproszenie księdza Łukasza. Zaśpiewam swoje największe przeboje. Mam nadzieję, że publiczność doskonale zna moje piosenki, będzie śpiewała oczywiście razem ze mną. Festyn rodzinny był imprezą z ograniczoną liczbą miejsc, ale osoby, którym udało się uzyskać zaproszenia, z pewnością spędzili niedzielne popołudnie w iście piknikowej atmosferze. Nie zatrzymasz, to i tak. Zegar nie zaszkodzi nam. Niech czarnie wie, co i tak. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.